Na początku października 2021 roku był na testach Solaris Urbino 12 Electric, jednak jeszcze na dobę nie zdążyliśmy ochłonąć, a już MZK Zamość testowało kolejny autobus, tym razem Manlio City E. A w tym odcinku serii Transport Publiczny dowiecie się właśnie o tym autobusie. Zapraszam do oglądania. Manlio City E jest to w 100% elektryczny autobus, który posiada długość 12,2 metra, a maksymalnie na jednym ładowaniu potrafi przejechać 200 km. Autobus, który pojawi się w MZK Zamość, był autobusem, który odwiedził poza Zamościem jeszcze kilka innych miast, takich jak Poznań, Kielce, Jelenia Góra, Świdnica, Gdańsk, Duszniki-Zdrój, Włocławek oraz Gdynia. Autobus był na testach w Zamościu przez około tydzień. Jednak ponownie jak w przypadku Solarisa Urbino 12 Electric, nie miałem w ogóle okazji się tym przejechać. Pewnie taki mój los. O planach MZK Zamość oraz o poprzednim elektrycznym testowanym autobusie opowiadam w poprzednim odcinku, do którego link znajduje się w opisie tego filmu. Według samego producenta Manlio City E doskonale nadaje się do eksploatacji w miejscowościach takich jak Duszniki, gdzie jakość powietrza i troska o ekologię jest szczególnie istotna ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta. Ogólnie jest bardzo autobus chwalony przez producenta. Cieszy się, że wiele miast zainteresowało się testami tego oto modelu, w tym również Zamość, który testował ten autobus. W tym odcinku to już byłoby na tyle. Wiem, że wyszedł jak zwykle bardzo krótki, podobnie jak ten poprzedni. No ale cóż, co mogę powiedzieć więcej o tym autobusie, jak tylko tyle, że był, no i trochę o jego zaletach. No właśnie. Jeżeli się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję dla mojego kanału. No i to dziś na tyle. Szkoda was. Hej, Jeff, cześć.